Chciałbym bardzo serdecznie przywitać wszystkich, którzy przyszli modlić się ten wieczór uroczystości świętej Faustyny w mieście Łodzi. Faustyna jest naszą patronką i co roku przychodzimy, żeby przejść z nią tę drogę, na której ona odkryła swoje powołanie. Właściwie no ona ją przebiegła, a my może przejdziemy tak statecznie. Ona biegła tę drogę od parku do katedry po to, żeby w katedrze usłyszeć ostatecznie Jezusa wołającego ją do życia zakonnego. Taką drogą można chodzić co roku, dlatego że powołanie nigdy nie jest rzeczą zafiksowaną raz na zawsze. Wewnątrz powołania Pan Bóg ma dla nas następne i następne i następne. Każdego roku Bóg nas wzywa do czegoś nowego, bo zmienia się rzeczywistość wokół nas, zmieniają się potrzeby ludzi. I trzeba wielkiej wyobraźni do tego, zwłaszcza powołania, które się kryje w słowie tak bliskim siostrze Faustynie, a które brzmi miłosierdzie. Wyobraźnia miłosierdzia to jest wyobraźnia, która ma gotowość stale się odradzać, tak jak zmieniają się ludzkie potrzeby, tak jak się zmieniają ludzkie sytuacje. I o to będziemy się modlić w czasie tej Eucharystii, w czasie tej ważnej procesji do katedry. O to, byśmy ciągle na nowo stawali się do dyspozycji Pana, który chce nas w nowy sposób wołać. Wewnątrz tych powołań, które już odkryliśmy, odkrywać jeszcze kolejne. Odkrywać te miejsca, tych ludzi, te sprawy, gdzie Pan nas potrzebuje. Bardzo serdecznie witam na tej modlitwie. Najpierw naszego głównego celebransa, księdza biskupa Damiana Moskusa z Krakowa. Ja go nie mogę witać bez radości, bo to jest mój brat bliźniak. Lat temu 8 razem przyjmowaliśmy sakrę biskupią i pierwsze 6 lat biskupstwa było nam ze sobą bardzo dobrze. Potem Pan Bóg właśnie chciał nas trochę oddalić od siebie, ale właściwie tylko geograficznie, myślę. Ksiądz biskup Damian, powinniście to wiedzieć, jest człowiekiem, który tak naprawdę zorganizował Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. To była jego odpowiedzialność, jego niesłychana praca. Patrzyliśmy na to, co robi, z niesłychanym podziwem, bo on się mu absolutnie należał. Witam wszystkich moich braci biskupów, księdza biskupa Ireneusza, bardzo dziękuję, biskupa Marka. A w szczególności chcę bardzo powitać wśród nas księdza biskupa Marka Izdebskiego, który jest biskupem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce. Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za tę obecność na tej naszej modlitwie. Dziękujemy też przedstawicielom innych naszych bratnich kościołów. Mamy wśród nas przedstawiciela Kościoła Prawosławnego i przedstawiciela Kościoła Polsko-Katolickiego. Bardzo serdecznie witamy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę obecność. Witam wszystkich księży, witam siostry zakonne, witam przedstawicieli władz, począwszy od parlamentu, przez władze miasta, przez władze województwa, służby mundurowe. Bardzo też dziękujemy za to, że jesteście Państwo z nami na tej modlitwie. Witam Was, bracia i siostry. Od Was powinienem był zacząć, byłoby bardziej ewangelicznie. Ale to się jeszcze nieraz wydarzy, że ostatni są zawsze pierwszy, nie pamiętajcie. Bóg Wam zapłać, że jesteśmy razem. Módlmy się za nasze miasto, módlmy się za nasz Kościół i otwierajmy serca na to Boże wołanie, jakie na pewno dzisiaj zostanie do nas skierowane. Księże biskupie Damianie, prosimy o przewodniczenie naszej modlitwie.